Siemanko, ja jestem XJJoke i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Achilles Legends Untold. Moi drodzy, kończą mi się opcje zwiedzania wybrzeża Grecji. Zostały mi tak naprawdę trzy znaki zapytania i już naprawdę niewielki obszar, ponieważ reszta jest zablokowana. Tak więc, moi drodzy, poprzednio gdzieś w tej okolicy Kamienny Most, czy jakoś gdzieś tutaj po prostu zamknąłem kolejną szczelinę oraz otworzyłem runiczną skrzynię, a tak to po prostu oczywiście biegam sobie po różnych miejscach i właśnie teraz to kontynuuję. Jestem ciekaw, czy w tym odcinku uda mi się dotrzeć do świątyni Pyti i wypędzić z niej tych, którzy ją okupują. Ponieważ labirynt zostawię sobie jakoś na znacznie później. Czy no? Jest jeszcze jedna rzecz, która cały czas mnie zastanawia, mianowicie górska twierdza. Tutaj dalej nie przyszedłem wszystkiego. Jeszcze mam kilka rzeczy tutaj do zwiedzenia. Terytorium kultystów. A, to jest czerwona świątynia. No i mam jeszcze właśnie chyba ostatnie miejsce, czyli labirynt. Ostatnią z lokacji. Tak więc postaram się przejść do labiryntu. Właśnie jeszcze sprawdzając te... O, kolejny, który się zbugował. Coś takiego mogliście też zaobserwować pod koniec poprzedniego odcinka. Do labiryntu pójdę po tej górskiej twierdzy, jeżeli... No, po prostu przejdę się tam i spróbuję ją całkowicie zwiedzić. Yeah. Co tutaj mam? O! Nice. Kapliczka. Tym samym zostaje mi tutaj jeszcze jeden znak zapytania. Już wiem, że to będzie runiczna skrzynia. Udało mu się mnie powstrzymać jeszcze przed wyprowadzeniem ciosu. O, kolejne zapiski, nice. Cholera, muszę się pozbyć tych łuczników. Dobra, teraz będzie mi łatwiej, bezpieczniej. Okej. Oj, jeszcze jeden jest, tutaj żyje. Szlak. Cholera. Druga pieczęć, jeszcze jedna gdzieś w okolicy. Holender, gdzie ona będzie? Bardzo duży obszar. Aj. No nie. Nie. Yeah.
No, super. I od razu mnie atakują. Tak to powinno być? Coś nie sądzę. Jest! Znalazłem pieczęć. Mroczna włócznia jakaś. Mroczna wężowa włóczynia. Jakaś tarcza. Trująca złowroga klinga, dobrze widzę? A. Tak. No, dobrze widzę. Przejdę? Tędy się tutaj nie przedostanę. Ale no tak, już jestem w okolicy świątyni, do której wysłała mnie Pythia. Czyli cholera. Jest źle. Jest bardzo źle. Jest wręcz tragicznie. Na pewno zahaczę sobie o... Kill the bastard. Co? Cyklopej ludzie w jednym miejscu? O, jeszcze level up. Dobra, ja się zajmę tym...
człowieczkiem. Tutaj człapie cyklop mi. Dobra, czas na odpoczynek przy kapliczce. Przepraszam. Jakiś związek z fabułą, z tą świątynią, no kurde, musi mieć. Po prostu nie uwierzę, jeśli nic nie będzie tutaj związanego. Auć. Auć i dobranoc. Okej. Krwiożerczy szczerban szczerbate ostrze, tak? A, no wyszczerbione jest mocno. Takie trochę ostrzej noskie. Zimon Slayer. Trochę, no kurde, w pułapkę żem pakował. Zatruły mnie, powaga. Auć, auć, auć. Ej, no. Nie wierzę, że dałem się tak po prostu pociągać głupim kościotrupom. Łatwiejszym. No kurde, powaga! Co ja, nie trafiłem żadnego z tego ataku? Nic? Z jakiej beki? Nie wierzę, że się tak daje ciekać też właśnie kościotrupom, czy nie łatwiejszym przeciwnikom z całej gry. Przeciwnikom, na którym ja się praktycznie powinienem tylko i wyłącznie leczyć. Dobra, teraz szedł. Aha, ej, co ja przysyłam tego kwiata?
całość bestii. Ognia, kość... tak, kość bestii. Już powinienem mieć ich setkę, nie? Cicho. 103 kości, chwila, gdzież to było? To nie było... Tam. Skład zboża. Kill the bastard. Okej. Czas powrócić do świątyni. I sprawdzić, cóż za niebezpieczeństwo. Pieczeństwa na mnie tu czekają. Na szczęście odbyło się bez poważnych obrażeń. Cholera. Dwupiory. Spectres again. I've defeated the likes of you before, so I can defeat you too. O kurde. O ej, uciek. Szlak. O ile dobrze pamiętam, to tutaj dobrą taktyką na nie była tarcza i miecz. Podejrzenia wyroczni okazały się słuszne. Jej świątynię nawiedziły dwa upiory. Muszą je stąd wygnać. W tym celu wezmę sobie miecz i tarczę. Naprawdę najlepsze rozwiązania możliwe. Hop. Thank you.
Of the temple's corruption. Damn it. They're too high up. Maybe I can reach them with my shield or a dart. Znalazłem jakieś maski. O! Dobra. Przedstawiające złowrogie oblicza. Powinienem się ich pozbyć, ale są cholernie wysoko. Może uda mi się je dosięgnąć tarczą? Chwila. Zniszcz wszystkie przeklęte maski. 16. No dobrze. 16 masek. Jak one wyglądają? A. Jedna. Druga. Takie przeklęte maski. Z takimi przeklętymi maskami miałem też do czynienia już przy okazji pierwszego zadania pobocznego. O, jest dobra, kolejna. Udało mi się zlikwidować drugie oblicze. Gdzie jest trzecie? Oj, teraz mogę sobie tędy spokojnie przechodzić. Wcześniej miałem tutaj blokadę. Jest kolejne oblicze. Trzy.
trzecie. Zostało jeszcze jedno. Nie no, dosłownie w momencie, kiedy wyłączyłem nagrywanie, zauważyłem, gdzie jest ostatnie oblicze strachu. O! Bang! The temple seems safe. Thank you, Achilles. You've freed the place I've been bound to for years, even though a lot has changed here. The temple was haunted by two specters, but I expelled them. I also found some masks with frightening countenances. The temple was erected in a place where the line between the worlds is very thin. They may have accumulated the energy of these specters, corrupting the place. I don't care about the masks. The most important thing is that you got rid of those ghosts. And I have a place where I can make your equipment. Of course. Once you bring me that hammer I told you about. Help the blacksmith, Achilles. Meanwhile, I'll recite my prayers to unite with the power of this place. Okay, Kowalu. I know you've done plenty already. But we will both benefit from the hammer. If you need any supplies for the way, go ahead and tell me. Dalej nie masz nic ciekawego do kupienia. Moi drodzy! Świątynia oczyszczona. A więc mogę ruszać dalej. Ale nie ruszam do młota, tylko zmieniam lokację i staram się w następnym odcinku zobaczyć, czy uda mi się przedostać tutaj dalej przez górską twierdzę. Na razie mam to jakby czarną linię, jakbym nie mógł tam dalej przejść. Ale kto wie, może coś się zmieniło. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, czy uda mi się przedostać dalej przez górską twierdzę, to koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią Zagrajmy. Jeżeli nie, to będę ruszał po młot dla Kowala do labiryntu. Tak więc moi drodzy, tak czy inaczej zachęcam was do bycia na bieżąco z tą serią Zagrajmy. Zostawcie subika, kliknijcie dzwoneczek, ocencie ten materiał, jak i też zostawcie po sobie jakiś komentarz. Ponadto zachęcam też do przejrzenia innych serii Zagrajmy, które już na swoim kanale opublikowałem, a także do obejrzenia z serii poradników Warframe. Kolejna rzecz to też zachęcenie was do ogólnie bycie na bieżąco z seriami, które na swoim kanale teraz też równolegle publikuję, a bardziej chodzi mi właśnie o serię Zagrajmy w Outriders, którą... No właśnie. Żebym tutaj... Nie, dobra, nie muszę używać tutaj komendy Unstack. Właśnie, chodzi mi tutaj o serię Zagrajmy w Outriders, którą publikuję w kooperacji z Monsunem Ninja. Tym samym zapraszam też was na jego kanał. Ogólnie zachęcam do bycia na bieżąco ze wszystkim, co publikuję na swoim. Dobra, jeszcze zajmę się tymi... kwiatuszkami. I tym samym bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia, ała, w następnym. Trzymajcie się. Cześć!